To mamy wieści, słuchajcie, jeżeli chodzi o YouTube'a 12.037, a ja dzisiaj zadałem pytanie społeczności w najnowszym poście dla społeczności wspierającej. Jaki epizod? Hotel Evo, recenzję kamery Akaso, wirtualny spacer, jak wykonuje, czy Mavic Mini plus liczy? Wychodzi na to, że będzie Mavic Mini liczyć. Kontroler mamy już włączony. Trzeba będzie skalibrować kompas miniacza. Niestety nie wziąłem dzisiaj filterków. Tak to bywa. Odpalamy, zobaczymy, co się z nimi dzieje. Ok, zrobimy w takim razie funkcjonalność panorama. Tak jak teraz, chciałbym być może trochę bardziej ze słońcem. Panorama sferyczna. Low altitude, jedziemy. W tej chwili mamy panoramę. Dwadzieścia dwa zdjęcia, świetnie. Wygląda na to, że panorama jest zakończona. Zobaczmy w takim razie, jak wyszła ta pierwsza panorama. Wyszła w porządku, jako Tiny Planet jest gitarka. Można też oglądać w 360, bardzo fajna jest ta aplikacja. To, co próbowałem jeszcze zrobić, to jest misja. Ale niestety nie ma jeszcze tego. Ta cecha jeszcze nie jest możliwa do zrobienia. Ok, spróbujmy zrobić w takim razie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie spróbujmy sobie uruchomić funkcjonalność track. Tak jak ja jestem teraz. Zwiększmy wysokość. Potwierdźmy moją pozycję. Nie za dużo. Ok, tak jak teraz bym chciał, nie? Mamy to. I teraz spróbujmy. Dobra, widać, że podąża za mną. To jest tak jak spotlight, ale teraz bym chciał, żeby za mną podążał. Cofa się pięknie, dobrze mu idzie. A teraz proszę w takim razie do mnie. Trochę lepiej to idzie, jeszcze ciągle nie jest tak, jakby się chciało. Ale już jest całkiem nieźle. Mam wrażenie, że jest lepiej niż było. Dobra. To teraz spróbujmy zrobić funkcjonalność orbit. Teraz rozpocząłem orbitę. I to gra. Nie jest tak ewidentnie, ale to najwyraźniej gra. Pójdziemy trochę w tamtą stronę. Da się. Orbituje. Im bardziej się oddala, tym ten domiar jest mniej dokładny, ale tak czy inaczej orbituje. Teraz spróbujmy go obniżyć. Jesteśmy, słuchajcie, gdzieś tak na wysokości około 2 metrów faktycznie i on ładnie orbituje. Teraz spróbuję się zbliżyć do nas. Łapie. Łapie dobrze. Orbituje. Jeszcze, chciałbym być maksymalnie blisko. Tak, on nabiera odległości, ale daje radę. Spoko. Czyli to działa. Chciałbym, żeby on szedł, żeby on leciał do tyłu. Chciałbym, żeby on leciał do tyłu, tak jak teraz. I chcę go zajść z takiej strony, żeby on nam pięknie tutaj faktycznie poleciał w stronę naszego auta.
Bardzo dobrze, teraz się na cofaniu. Spróbujmy zwiększyć prędkość. Ogarnia kuwetę. Świetnie. Jeżeli chodzi o pano, można tutaj zmienić pewne rzeczy. 30 fotos w trzech rzędach, tak jak teraz. Kolumny 10, może troszeczkę mniej, 9, ok. I co się stanie, jakbym zrobił taką panoramę? 180 stopni. Okay, panorama jest. Są właściwie dwie teraz, ale to, co chciałbym zrobić, to jest ustawienia kamery. Ustawienia ekspozycji, photo settings i tutaj mamy tryb fotografowania, AEB. Ostrzeżenie, też, poziom baterii wynosi procent AEB 21. Mamy tutaj całkiem ciekawa sprawa, mianowicie są trzy zdjęcia, możemy ustawić i różnicę, jeżeli chodzi o stopnie oddziałki przysłony. Dobra, idziemy. Jeszcze jedna fajna rzecz, którą mieliśmy zrobić, to jest sprawdzenie, jak wygląda przypisanie klawisza RTH. Czy tutaj jest taka funkcjonalność? Nieaktywny, tak? Ostrzeżenie, poziom baterii wynosi procent 12. Dobra, a chciałbym na przykład punkt trasy, przełącznik mapa wideo. Dobra. Jest. Ok, czyli to jest w tym miejscu. C1, przełącznik, klucz C1, czyli to jest nowość, która pokazuje nam na przykład punkt trasy. Ostrzeżenie, punkt trasy, poziom baterii wynosi procent 10. To jest to ustawienie C1. Pochylenie obrót gimbala. Ok, spróbujmy. Jest chyba za niskie napięcie. Wracamy. Słuchajcie, to co na dzisiaj, jeżeli chodzi o Mavica Mini, to mogę powiedzieć tak, przede wszystkim z liczy już zaczyna wyglądać to coraz lepiej, już jest bardziej precyzyjne to śledzenie i orbitowanie też jest trochę lepsze, już nie, tak bardzo nie rozjeżdżają się te ramki, kiedy uruchomimy tą funkcję śledzenia poprzez szczypeczki na zewnątrz, bo to jest też ciekawe, że nie obrysowujemy tak normalnie, tylko trzeba przytrzymać w dwa palce i rozszerzyć na zewnątrz. Orbituje dość dobrze, nawet nisko, na poziomie 2 metrów mniej więcej to było orbitowanie, także bardzo fajnie i to mi się podobało. Trakowanie też niezłe, dlatego że można śledzi też przodem i śledzi tyłem, czyli cofa się i ma tą umiejętność jak najbardziej rozwiniętą, czyli to wygląda naprawdę dużo lepiej niż w przypadku aplikacji DJI dla dronów, które są w stanie śledzić. No i kolejna sprawa, lepsze panoramy, na pewno to jest to, co mamy w tej chwili, można wyregulować sobie kąt samej panoramy, ilość rzędów, ilość kolumn i to wszystko możemy sobie sami ustalić, czyli pod tym względem jest rewelacja. Następna sprawa to jest ten klawisz RTH na kontrolerze, który tam jest oznaczony w aplikacji jako C1. Tych funkcjonalności jest naprawdę bardzo dużo. I ostatnia rzecz to są zdjęcia w trybie AEB i mamy możliwość też samemu wybrania tego skoku, jeżeli chodzi o ilość działek przysłony, także wygląda to coraz lepiej. Oceniam, że jest w porządku, może nie ma szału totalnego, słuchajcie, ale jesteśmy w pół drogi do pełnego szczęścia i myślę, że z czasem będzie to naprawdę fajna aplikacja i fajna alternatywa dla DJI Fly. Jeszcze trochę brakuje, ale nie tak bardzo dużo do szczęścia. Myślę, że jeszcze z miesiąc, dwa i liczy będzie wyglądało naprawdę dobrze. Słuchajcie, pozdrowienia, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podoba, to oczywiście prośba o łapkę i subskrypcję i jedziemy dalej na bieżąco.
co, jeżeli chodzi o epizody również z Maviciem Mini. Do zobaczenia, cześć! Jakie straty ponieśliśmy? Nie za duże, jedno śmigło uwalone jest całkiem. To na bank, trzeba wymienić. Śmigła tutaj bardzo szybko lecą. No i co? Osłona anteny poszła, nie? Odbiornika? Tak, razem z tym zakończeniem. Ale GoPro jest całe. Nawet nie pękło, to lądowanie nie było takie ciężkie. Ramiona nie są po... pękane. Rzadko, słuchajcie, takie gleby zaliczą, ale trzeba od czasu do czasu trochę adrenaliny. O to chodzi. Było super.